Okej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z The Planet Crafter. Kontynuujemy rozgryweczkę. I na wstępie, moi drodzy, pamiętajcie, że odpaliliśmy sobie nowego Discordzika, więc macie oczywiście link w opisie, dołączajcie, bo naprawdę fajnie nam się tam gada. A my sobie kontynuujemy. Niski poziom nawodnienia, oh shit. Mamy wodę? Mamy. Czyli jeszcze możemy wejść. Co my tu znajdziemy? Jakiś generator. Aż dziwne, że go nie mogę wziąć, bo to jest chyba ten generator super taki mocny. Tutaj tak samo widzę, że ogródek, jakieś inne rzeczy i nic poza tym. Bierzmy nawóz, bierzmy pręty irydowe. Pester na razie niech zostanie. Od twardego lądowania minęło 6 miesięcy, a ja ledwie żyję. Moim głównym celem jest zbudowanie rakiety i wyniesienie się stąd na zawsze. Ta planeta jest przeklęta, czuję to. Muszę wrócić na miejsce katastrofy w sterowni. W sterowni było chyba jakieś ukryte pomieszczenie. Jedna ze ścian w pobliżu głównych ekranów nadawała się do dekonstrukcji, ale tyle czasu już minęło, że ledwie cokolwiek pamiętam. Iklas. No właśnie, ten Iklas non-stop się tutaj powtarza. Czyli co, idziemy na górę. Weźmy sobie trochę tlenu. I myślę, że dzisiaj już tak definitywnie weźmiemy się za tworzenie bazy. Wiem, że ja gadam już o tym od X czasu i nadal nic z tym nie robię. No ale czasem tak bywa. Kochani. My tu mamy stópki. Możemy się jednego żelaza się pozbyć. I teraz pytanie, gdzie było to przejście główne? Tam jest chyba strefa z aluminium. A tutaj... tutaj będzie pomieszczenie ze stópkami, nie? Uran! Grota uranowa! Mnożnik ciepła. To jest... tak, to jest grota uranowa, super. Ja mogę zrobić sobie jakiś beacon? Sygnalizator, mogę. Zarąbiście. Sygnalizacja i tu ma być zielone. Zielono mi, seniorita. Tutaj mi zielono. Dobra, aluminium na pewno. Weźmy sobie ten aktywator. Tylko tak, widzę, że zaraz będzie mi chyba tutaj brakować wody. Trzeba się trochę pospieszyć. Mamy kapsułki niby jeszcze, więc na spokojnie. Tutaj żadnej tutaj skrzynki? Nic a nic. Aż dziwne. Tylko żeby się teraz nie wypieprzyć. Będzie mi bardzo przykro. Widzę, że zaraz mi zabraknie tej wody, spokojnie. Pilnuję. Wow, jaki skrócik fajny. Już? Wypijmy sobie tą wodę. Dobra. I wyszliśmy od strony aluminium. Więc zrzućmy sobie teraz cały ten grajdł, który tam mamy. No i chyba zacznijmy budować bazę. O jest, aż mi myszka uciekła. Teraz pytanie, w którą stronę? Chyba w tą. Ja w ogóle mam dwie myszki na stole, na biurku. I czasem delikatnie mogę jedną trącić, zobaczcie. Teraz trącam sobie drugą myszkę i już mi ekran ucieka. No, widzę, że tu już nam ładnie, elegancko woda się pojawiła. No teraz już byśmy tej złotej skrzynki po prostu nie wyciągnęli. Teraz byłby z tym problem. A więc dobra, jaki jest plan? Jaki, moi drodzy, jest plan? Natlenik. Natlenimy się. Ja coś tu miałem zrobić. Kurde, tylko to... Nie! Fuck me! Nie chciałem tego zrobić, przepraszam. Tam jak hajto. Jesteście cali. Gdzie to jest? Tu jest. To ma być tu, gdzie było. To ja chciałem zrobić, tego nie pamiętam. Na pewno trójki nie zrobimy, bo nie mamy wybuchowego prochu. Ale ja chciałem coś innego zrobić. Demontaż. Gdzie jest ten demontaż?
Przepisanie schematów, mikrochip mapa. Dekonstrukcja, zeolit i nabój metanowy. Tylko my potrzebujemy większego ciśnienia. Dobra, to na razie zajmijmy się po prostu budowaniem. Zbudowanie, priorytet. I tak na razie będą musiał porobić sobie platformy. I to nie obywatelskie. To sobie zrzućmy. To sobie też zrzućmy. To sobie weźmy. Bo teraz masa żelaza nam się przyda. Masa żelaza nam się przyda. Całe żelazo, jakie mamy, możemy sobie teraz opróżnić. A mamy go nawet sporo. Mamy go nawet sporo. Tak jak poprzednio. Tutaj chciałbym sobie zrobić główny entrance, w sensie, wiecie, taki fundament, który byłby mniej więcej takim mostkiem wejściowym do tego grejdołka. Jak najniżej wody, że nawet spoko. Chyba, że tu będzie jeszcze niżej? Nie. W sensie zrobiłem po tej samej stronie. To jest w wodzie. Tak. Rozumiem, że nie da się tego niżej upuścić. Nie, chyba nie. Gra nie pozwala. Czyli to jest najniższe, co możemy zrobić, tak? Możemy sobie jeszcze mniej więcej połączyć w ten sposób. Dobra, no to lecimy z tym koksem. Lecimy z tym koksem. Jakoś super daleko też nie chcę tego robić, wiecie? Że to nie ma sensu. Myślę, że tutaj spoko. Może jeszcze jedno. Grałeś. Jak to nasze żelazo? No w miarę. W miarę. Nie chcę na razie wydawać tego na głupoty, ale z pewnością wejście będzie takie potrójne. Nie wiem, czy są jakieś sprzęty, którymi możemy jeździć, ale jeżeli tak, to chciałbym móc... chciałbym mieć możliwość po prostu wjazdu jakąś maszyną tutaj. No i dobra. To będzie nasz main entrance. Chciałbym tu jeszcze zrobić w ten sposób. O. I... Tu już będziemy zaczynać kapsułki. W ten sposób. Będę potrzebował pewnie... Czy mamy duży kontener? Właśnie. Znaczy dużą tą część mieszkalną. Mamy. Tytan, żelazo i stópki. Czyli coś, co tygryski lubią najbardziej. Trzeba nam tytanu. A to też sobie ładnie działa. Fajnie. Właśnie o tym mówiłem, ta automatyzacja to jest po prostu, no, początkowo naprawdę dosyć istotna sprawa. Gdzie to jest? Tutaj dużo stopów niestety będziemy potrzebować. No trochę ich przynieśliśmy, co prawda, ale... Prawda? No jebnik, jak ich mało. Ja wiem, naprawdę, mnie też to boli. Mnie też to, kochani, boli. Jeszcze trochę żelaza jest. Tu były te stópki. No dobra, dużo ich jednak nie ma. Dużo ich jednak nie ma. Przynajmniej trochę. Ja pewnie zrobię to w ten sposób, co i zawsze. No i właśnie, moi drodzy, ogólnie chciałbym również ruszyć ze wspierającymi na kanale. I takie rzeczy, na przykład jak budowanie, czy inne tego typu rzeczy w grach indie, to myślę, że niestety, ale no zrobimy to... Zrobimy to raczej właśnie w ten sposób, że tam budowania po prostu będą jako kontent dodatkowy, taki stricte. Nie każdy to lubi, a po prostu jak ktoś chce naprawdę to oglądać, to myślę, że taka fajna właśnie sprawa dla wspierających będzie. To spartoliłem to, nie chciałem tego tutaj zrobić. To nie miało być tu. Dobra. Inaczej. Myślę, jakbyśmy dali tutaj połóweczkę, to jest bardzo ciężkie do wypoziomowania. Jak tu? Powinno być git. A, no mi brakuje. Ej, ale wiecie, jakoś tak widnie to wygląda, ten wjazd. No ja chyba zaraz jednak tutaj się jednak wydłużę do przodu jeszcze. Zróbmy sobie w ogóle szafkę. Niech ta szafka sobie tutaj będzie i ja sobie tutaj takie rzeczy jak, nie wiem, jakiś tytan, żelazo składował.
Dobra. Więc tak, potrzebujemy tego żelaza. Całość zgarniamy jak zwykle. Tytan, żelazo, żelazo, tytan. No, będziemy mieć tego, a będziemy. Wszystkie zapasy tytanu i reszty nam po prostu zejdą. Więcej będzie trzeba ekstraktorów zrobić. Nie podoba mi się to, no co ja wam poradzę. Jakoś jak tak to ogólnie dalej wszystko jest, to jest tak ładniej. A teraz jest taka lipa straszna. Robimy dalej. Wiem, że miałem tego nie robić, ale cóż. Chciałem początkowo tego robić, ale widzę, że inaczej się nie da. Inaczej się po prostu nie da. No i od razu jakoś przyjemniej. Pik. Pik. Zabrane, zabrane. Ma miejsce? Tak średnio bym powiedział. Nie ten klawisz. Nie ten klawisz. Dobra, weźmy sobie to. Nie wiem, tak tutaj jakoś mi się lepiej to podoba. Nie wiem dlaczego. To ma być tak jak tu. Pyk. Pewnie zaraz mi zabraknie żelaza na tą dużą strefę mieszkalną, prawda? A jednak nie. No jednak nie. Dobra, czyli wypoziomujmy ładnie. Poziom pożywienia, spokojnie, spokojnie. Teraz żelaza brakuje, Jezu! Chodź tu. Kolejna kopułka. Tylko, no właśnie, to mi tak się nie podoba pod tym względem, że gdzieś to wejście będziemy musieli zrobić, chyba że zrobimy po prostu dwa. Jedno tu, jedno i tu. I każda z komór będzie po prostu taką ósemeczką. Taką ósemeczką. Czemu mi brakuje? Dobra, jak tak będzie. To tak, znowu jeszcze raz zająć życie brakuje, prawda? No tak, jednego żelaza mi brakuje. I zaraz również mi zabraknie jedzonka. Zaraz sobie podlećmy. Od razu podlecimy. Myślę, że też sobie ogarniemy. Ogarniemy wodę. Zjedzmy to. Tuś nic. O, tutaj nam fasolka wyrosła. Świetnie. Pik. I zrobione. Pamiętam, że do czegoś nam ten bakłażan również był potrzebny. No ale cóż. Do wrót brakuje nam również chyba krzemu, prawda? Gdzie jest krzem? Znaczy krzem, gdzie są drzwi? Tak, tu jest krzem potrzebny. Więc też sobie to weźmiemy. To nie tu. Tu jest krzemik. Tu jest krzemik, tu jest krzemik. Tytan. I grony też są. Dobra, potrzebuję więcej żelaza. Jest tutaj coś? Jest. No, nam się ładnie tutaj to robi, no. Pozazdrościć, pozazdrościć. Resztę sobie włóżmy. Zróbmy kolejny bałagan. Czyli jak to Shiro robi zazwyczaj. Ten krzem też nie jest potrzebny. I poleciałbym jeszcze do Irydu. Kolejny magnes. Poleciłbym zaraz do Irydu również, bo tam pewnie też jest max już. I więcej, więcej ekstraktorów, no, to jest pewne. Ekstraktorki by nam się bardzo, ale to bardzo przydały. Dobra. Fundamenty. One się tak prawie, prawie kończą w tym miejscu. Nie jest to idealnie, ale prawie, prawie może być. Prawie może być. No, połącz, nie chcesz? No, dobra, połączyło. Tutaj pyknijmy. Tu również.
Dobra, i to by wychodziło na to, że będzie ten główny entrance, tak? Coś sobie zasnapujemy i tu, i tu. I akurat, no jeszcze trochę żelaza niby jest. Jest jak ciemno, jak w dupce. I teraz się zastanawiam, czy robimy sobie ósemeczkę, czy może robimy sobie jednak szesnasteczkę. To wiecie, do tutaj wejście jak najbardziej by się pasowało. Byłoby git. We dwa, jak mówiłem do tej pory. I chyba, wiecie co, chyba ta ósemka starczy. Chyba ta ósemka starczy, bo ja i tak tutaj będę chciał zrobić biokopułki. Tutaj również, tutaj kolejna dwójka. Kolejna komóreczka, jeżeli chodzi o biokopułki, znów dwójeczka. Komórka i znów dwójeczka i komórka. I na środku po prostu masa elektrowni i tym podobnych. Tak będzie chyba najlepiej. Tak będzie chyba najlepiej. Znów mi żelaza brakuje. Fuck. Daj to żelaza. Daj to żelaza. Już sobie możemy wstawić kolejną szaweczkę. Niech ona sobie tutaj stoi na lajcie. Powinien coś się zmienić. O. Niech sobie tutaj to stoi. Magnes zabieramy, kobalt zabieramy, bo to jest niepotrzebne. Na co to komu, na co to komu? Kurde, zastanawiam się, czy dawać kolejną. Ale naprawdę chyba wydaje mi się, że nam wystarczy taka dwójka. Byłoby to znacznie większe na pewno. No cóż, dobra, zobaczymy. Zobaczymy. Tutaj z pewnością jeszcze będę chciał zrobić troszeczkę dłuższy ten korytarz. Tutaj to, co chciałem. Dobra, żelazo i to zostaje. Dobra, idźmy teraz do Irydu. Zobaczmy, czy tam trochę tego żelaza się nazbierało. Jakkolwiek w ogóle surowców się nazbierało. I myślę, że zwiększymy sobie ilość wiertnic. No bo mówię, tutaj automatyzacja będzie kluczowa, żeby zacząć coś budować. A nie idzie to szybko. Nie idzie to szybko. Przy okazji pewnie pozbieramy coś na trasie. Pyk. Idziemy zobaczyć. Tą kopułkę sobie zaraz również rozbierzemy. Bo zobaczcie, widzicie? Tu jest czwóreczka. Tu jest czwóreczka, dlatego myślę, że dwie takie kopułki będą spoko. W końcu zaczyna mieć to jakieś ręce i nogi. Dobra, jak to wygląda tutaj? Oprócz tego, że się zazieleniło ładnie. Właśnie, jest full. Jest full. Gdzie tam sobie leży? Wiem to nie, no bo tak teraz chodzić i zbierać to naprawdę byłoby dosyć problematyczne. Wiadomo, jakąś tam pojedynczą sztukę mogę sobie zebrać. Ale tak, żeby zbierać tego aż na to, no nie. Bym się po prostu zamęczył z tym. Człowiek by się z tym totalnie zamęczył. Więc cel główny w tej chwili, więcej kopalni. No i wiadomo, niestety, ale wtedy też więcej energii. Ale wiemy, gdzie jest już uran, więc tym bardziej luzik. Tym bardziej luzik. W ogóle mógłbym zrobić sobie tutaj może nie latarnię obszarową, ale jakiś sygnalizator. Może nie byłby głupie. Wiadomo, raczej się nie zgubię, ale... Ale może jednak kiedyś może być to dla nas przydatne. Ta informacja może być dla nas kluczowa. Więc zróbmy sobie ten sygnalizator. Nie jest jakiś drogi, więc tym bardziej. A niech sobie tutaj stoi. Zróbmy sobie nawet taki różowiutki ładny. I widzimy mniej więcej, gdzie jesteśmy, tak? Tak. Dobra. Tytan zabieram. Iryt możemy sobie zostawić. Kobalt też, magnes też. No właśnie, tego chciałbym robić więcej tych wiertnic, tak? Tak jak mówiłem. W ogóle to ciepło generuje ciśnienie na 15 sekund. To nie jest dużo. Może i dużo. Dobra, to jest jednak dużo. To jest jednak dużo.
Ej, to może te ekstraktory rudy zamienimy. Znaczy, wiertła, czy zamienimy na ekstraktory rudy? Zbieramy cały osmyk, jaki mamy. Ale my tu zrobimy sobie bailando. Aluminium też jest. Więcej chyba nie ma. No i dobra, wiertnice. Jeszcze nadstopy i pręty irydowe, nie uranowe. Tylko my nadstopów chyba nie mamy, nie? Tak. O, jakie to jest słabe. Czemu my nie możemy tego ze skrzynek robić? Kobalt, magnez, krzem. To tutaj się całkowicie pozbędne aluminium. Kobalt, magnez, krzem. Magnez, krzem. Dobra. Dobra, lecimy z tym koksem. Jeszcze energii nam starczyło na szczęście. Kolejny osmi jest potrzebny. Osmo akurat mamy sporo. Tego to nam naprawdę nie brakuje. Czy nie chcesz się zastopować, ładnie? Chcesz, dobra. Jednak chciał się zastopować. No widać, że te wszystkie surowce nam powoli, powoli, ale się zbierają. Dobra, kolejny krzem. Aluminium ile mamy? Zero. I tego się cholercie obawiałem. Tego się cholercie obawiałem, bo naprawdę jesteśmy z tym aluminium totalnie na zero. Nic, a nic tam po prostu nie starcza z tym aluminium. Dobra, inaczej. No, robię syf. Wiem, wiem. Idziemy po aluminium. Pytanie, czy jakiś aluminium znajdziemy. Bo stópek nie mamy. Niczego nie mamy. No chyba, że jeszcze dzisiaj zrobimy sobie jakiś wylot po stópki. Ale miało być budowanie, cholera, ja tak non stop, to cały czas to budowanie przemijam i przemijam. Dobra, tu nic nie ma. Aluminium? Aluminium. Aluminium? Aluminium. Kolejne. Da się zauważyć to aluminium jak najbardziej. Magnes. Teraz to też zabiorę. No i na aluminium. Teraz będę płakał, że nie mam energii. Znaczy jak dostaniemy już wiertnicę, na przykład P2, no to wtedy już ogólnie te surowce, które nam będą wydobywać, będą tylko i wyłącznie tymi surowcami, z tego co pamiętam. No i będzie to też znacznie szybciej. Nie będziemy musieli latać jak głupki, ale pod swoją drogą. To swoją drogą. Nie widzę tego. To aluminium już? No jest tu. A się błyszczy jak psu jajce na wiosnę. Zbieraj, zbieraj. Bym coś spawał. Dobra, jak z tym stoimy, no trochę zebraliśmy. Trochę zebraliśmy. Ja w ogóle wiecie, co będę chyba robił, bo mamy dużo rzeczy, na przykład tam na statku i tak dalej. Ja będę chyba stricte wszystkie surowce po prostu przerabiał na stópki i będę sobie to przynosił w ten sposób, bo noszenie samych surowców jest bez sensu. Totalnie bez sensu. Zobaczę tylko, co ja potrzebuję na ten zaawansowany warsztat. Tytan, magnez, krzem. Dużo? Nie. Weźmy sobie tlen. Przejdźmy sobie przez komorę tlenową. No i co? Idziemy sobie jeszcze to pozbierać. Może nawet się uda. Gdzieś widziałem modyfikację, która wprowadza właśnie korzystanie z pobliskich skrzynek. I zastanawiam się, czy by nawet jej nie zainstalować, wiecie?
Naprawdę by nam to bardzo ułatwiło, no bo spoko wszystko. To jest żelazo, ale tylko to. Czyli tak nie weźmiemy. Spoko wszystko, tylko no to jest problematyczne. Bo nie wiem, co ja mogę nawet skraftować tak naprawdę. Zobaczcie, że tych surowców tak jakby się trochę mniej zrobiło. Mi się tylko wydaje. Wodospady też ładne są. Te wodospady też są bardzo ładne. Dobra, zobaczmy, czy coś możemy z tego wykraftować. Być może wrócę z pustymi rękoma. I tak może być. I tak może, moi kochani, być. To... A nie, ten Titan Magnes. Titan Magnes. Titan Magnes jest. I chyba wrócę z pustymi rękoma. Chyba wrócę z pustymi rękoma. Aluminium. Jakiś krzem. Nie ma w ogóle tytanu. Świetnie. Nie ma w ogóle tytanu. Chcę teraz latać i zbierać ten tytan? Tam się w główce coś nie popierdzieliło. Czego jeszcze nie mam? Magnezu nie mam. Kobaltu nie mam. Dramat. O, jak mi do góry wystrzeliło. Dobra, dwa magnezu. Więcej magnezu. 3, 4, 3. Czyli to jeszcze. 4, jeszcze jeden magnez. Teraz mi krzemu zabraknie. Teraz mi krzemu zabraknie z pewnością. Już widzę jeden krzem, prawie czego jest, który może mnie uratować. Oj, gumowa. Naprawdę krzemu nie ma? Naprawdę krzemu nie ma. I kolejna burza piaskowa. Pik, pik. Teraz już mi wszystkiego brakuje. No przynajmniej trochę stópek przyniesiemy, no co? Tutaj tam wodę też weźmy. I tu w sumie zostanie stricte żelazo. W sumie to już nie zostanie żelazo, bo zamierzam go wziąć. Zamierzam to żelazo wziąć ze sobą. Wszystko? Wszystko. I będę również chyba chciał zrobić ten teleporter, bo bez tego teleportera też, no, zabieranie tych rzeczy i latanie to jest bez sensu. W ogóle jestem ciekaw, czy gdzieś tutaj jest możliwość znalezienia rudy tego superstopu. Żeby jakiś ekstraktor sobie położyć, wiecie, żeby to się ładnie bezproblemowo wydobywało. Poprzednio jak graliśmy w Early Access, chyba tego nie było. Nie było chyba możliwości, bo pamiętam, że robiłem automatyzację nawet na polu aluminium. I tam to, no, działało jako tako, ale no coś było. Najgorsze było to, że na tym polu aluminium tak naprawdę te surowce non-stop były losowe. Nie było tak, że się jeden surowiec wydobywał, tylko było non-stop losowo. Dobra. I możemy znów powrócić do kreowania tutaj naszych kopalni. Wiertło P4. Dajcie 8. Ja naprawdę mam takie problemy z tytanem. Dobra, a jeszcze iryt. Kurde, faja. Kurde, blaszka, jestem czaszka. Rotate. Rozumiem, że tutaj nie ma nawet takiej możliwości, żeby to postawić. Nie wiem czemu, ale nie ma. Może tutaj lepiej byłoby postawić. Niski poziom mocy. Dlaczego mnie to kurwa nie dziwi?
Dlaczego mnie to nie dziwi? Co potrzebowałem? A, wybuchowy proszek, nieważne. Wiem. Wiem. Jest zeolit. Nie zeolit. Boże, cały czas mylę surowce. Osm, nie zeolit. My chcemy osmo. Znów się widzę, ładnie surka wydobywa. No dobra, zróbmy reaktor jądrowy, na który nie mam surowcy, bo nie mam nadstopu. Magnes. Nawet się znajdzie. Pręt i dwa razy woda. Dwa razy woda jest. Pręt myślę, że chyba też gdzieś mi się rzucił w oczy. Asi jest. I papa. My już tu miejsca nie mamy też zbytnio. Dobra, ruszyło. Jako tak od sobie ruszyło. Sobie to przeniosę, żeby było w jednym miejscu. Żeby było łatwiej też tam to wydobywać wszystko. Okej. To jest niepotrzebne, to też już na razie jest niepotrzebne. To też jest niepotrzebne, krzem też nie. W ogóle i aluminium też mogę odstawić. To też jest niepotrzebne. Coś tu jest, rozumiem. Dobra. I kolejny ekstraktorek rudy, który nam tu się przyda. Ej, panie. Proszę mi to zrobić ładnie. Ja puszerki nie zniesę. Naprawdę ja tu nie mam jak postawić. No i ja sobie teraz do mnie robicie, co? Na wysoko. Nie mogę. Dobra, niech będzie tak. Tu jeden tytan. Pik. I niech na razie tak zostanie. Dobra. Żelaza sporo, sporo. Myślę, że możemy ten mostek sobie przedłużyć na początku już do końca. Wiem, że miałem robić to w ostatniej kolejności, no ale... Ale niech będzie już teraz. Musimy zobaczyć, jak to będzie wyglądać. A i żelaza mam za dużo, więc tym bardziej. Potrzebuję stopów jak najwięcej. Zastępowało się, zastępowało się. No i akurat... Akurat... No i żelaza. Kolejna strukturka. No tutaj nam nie starczy na pewno. Tutaj nam nie starczy na pewno. Niestety. No i to będzie taki wjazd tutaj tak naprawdę. I dopiero tam się będzie baza zaczynać. Dobra, moi drodzy, ale mamy już jakieś zaczęcie. Mamy zaczęcie, ale mimo wszystko ja bym chciał jeszcze wyruszyć na wyprawę. A dokładniej chodzi mi o ten cholerny obsydian. Wiem, że jest tutaj dodany wolkanik biom. I chciałbym zobaczyć, gdzie to występuje. Weź sobie to. Wodę całą możemy na razie odłożyć. Wziąć sobie ze dwie. Wypij. Zjedz. Jedna woda. I żarełka widzę, że już nie ma. Chyba nie ma. Ampawat nie ma, było i nie ma. Jezu, już nie mogę doczekać, żeśmy ten jebnik sobie uporządkujemy, naprawdę. To po prostu coś, co chcę zrobić. Dobra, ale tymczasem idziemy. Wyruszamy, tak powiem. Tutaj te glony sobie siedzą. Tam jest w ogóle taka psuła, ona się fajnie przebija. Elegancko się przebija. I pójdziemy sobie trasą, którą już byliśmy wcześniej, czyli przez te skały pionowe, przez jaskinie i na prawo. Nie wiem, czy jest północ, czy nie. Wygląda ten wskaźnik teraz.
Może nam to trochę pomoże. Terraformację też trochę zapuściliśmy pod tym względem. Pustynny Eldorado. Dobra, i tu jest wejście. To jest ta jaskinia irydowa. Irydowo-osmowa. Trzeba byłoby sobie zaznaczyć. Też byłoby sobie trzeba zaznaczyć. Tu jest? Nie. Kiedyś na pewno to wezmę. Jak będę teleporter. Hihihihi. Rozumiem, że źle poleciałem. Naprawdę ciężko bez jakiejkolwiek mapy się tutaj odnaleźć. Mimo już tak naprawdę no, mapę moglibyśmy zrobić. Jest pięknie. Aluminium jest naprawdę świetny. Świetnie zrobiony. No i aluminium jest. Wow. Dobra, ale nie po to tu jesteśmy, bo tu jest nie dość, że aluminium. To również ten biały surowiec, który jest, no zapomniałem, się nazywa? To jest tytan, to nie. Właśnie, zacznijmy tytan zbierać. Dwie sztuki, trzy żelaza. Aluminium też możemy wziąć. O kurde, no grzech nie brać tego aluminium. Jezu, mnie boli to. Żelazo. Komorkę zrobimy. Żelazo i jeden krzem. Dobra. Za surowiec. Part pulsarowy. Arcyk pulsarowy. Ale ja tutaj jestem po obsydian. Stricte po obsydian. Wow. Lipna skrzyna. Lipna skrzyna. I co, rozumiem, że kolejny biom. Kolejny biom i brak powietrza. Yup. Uwielbiam to. Po co komu kapsuły, jak wystarczy nosić trochę żelaza, tytanu i krzemu. O. Tutaj będzie chyba ta miejscówka z wodospadem. Tam w ogóle też coś jest. I tutaj będzie również ten krater. Nie wiem, czy pamiętacie ten krater, który był na początku zapełniony jakimś dymem. Albo i wodą. Nie pamiętam, kurde. I to jest chyba to miejsce. Tutaj ten wodospad chyba był. Oni go musieli troszeczkę zmienić. Czyli mamy jakieś nowości. Mamy, kochani, jakieś nowości. Co my tu znajdziemy? Tu jakaś jaskinia? Może to jest właśnie ten biom? What? Co to jest? Prątki. Dlaczego? Wyglądało trochę jak krzyże. Plecaki, egzoszkielety. Wow! Szkoda, że mnie tu nie było na początku. Mikrochip, świetnie. A reszta tak w sumie 2 na 10. Nie no, ogólnie spoko na początek. Wiem, że teraz da się zmieniać tutaj start point. I naprawdę wydaje mi się, że okolice tego start pointa jak najbardziej no, są opłacalne. Są dosyć opłacalne. Dobra, ale nadal nie wiem, gdzie jest biom z obsydianem. No my tak się kręcimy w kółko, szukamy tego, ale nadal nie wiadomo, gdzie to może być. Nadal nie wiadomo, gdzie to może być. Na razie cisza. I to jest chyba to miejsce nawet z tym kraterem, wiecie? Takie mam wrażenie. Za bardzo się wspinamy na górę. I dobrze mi się z dymem kojarzyło. Dobrze mi się z dymem kojarzyło. Tlen. Brakuje mi już tlenu znów.
że brak żelaza. Co? Co ja zrobiłem z żelazem? Co mi się wydaje, że teraz... W ogóle tytanu mi brakuje. Teraz, gdy demontujemy coś, jest szansa, że my jednak nie odzyskamy tych przedmiotów. Takie mam wrażenie. Bo ja bym przecież nie wyrzucił tego, kurde. Mi się wierzyć nie chce, że ja bym to wyrzucił. Udało. No właśnie, przepraszam, dwa żelaza. Nie no, dał całość. To nie wiem. Może jestem po prostu upośledzony. Wow. Ciemno. I dymno. To tu może jest ten obsydian. I od razu trafiliśmy na jakieś wejście. Butelka z wodą. Stółka tlenowa. Pożywionko sobie weźmiemy, bo może się przydać. A reszta to mnie tak mało obchodzi, bym szczerze. Pilnik rakietowy też wezmę. A Tuska zostawiamy, bo on w Brukseli siedzi. Dobra. Myślałem, że znalazłem doskonały krater do budowy platformy startowej, ale widoczność jest mizerna. Nie ma mowy, aby udało mi się coś stamtąd posłać w przestrzeń. Próbuję zbudować kolejną bazę wyżej na krawędzi, na krawędzi krateru. Okolice 580, 85, 15, 20. Powinno się do tego nadać. Oby mgła niedługo zniknęła. A ja wiem, gdzie to jest. Ja, moi drodzy, wiem, gdzie to jest, tylko ja tu jeszcze chciałbym zobaczyć ten obsydian gdzieś. Być może nie będzie. No to by mniej więcej wyglądało na miejsce, gdzie moglibyśmy znaleźć ten obsydian. Iryt. Już miałem nadzieję. Żelazo. Być może musimy bardziej się tutaj dostać. Rent irydowy. No popatrz, kto by pomyślał. Więcej irydu. Naprawdę obsydianu tu nie znajdziemy? Tu jest woda zresztą, ej. Oszukują. Oszukują nas. Kolejny pręt irydowy. Daj to obsydianu. Daj tego gun obsydian. No nie mówcie proszę, że nie znajdziemy tutaj obsydianu. Pyknę się. Nadstop. O, stópki znajdziemy. Dobrze, 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 dobrze. Kapsułka. Ja sobie nawet tutaj zrobię kapsułkę taką tlenową. Tak, są tu nadstópki, to będę chciał je wyzbierać. Tytan. Nadzieje robią. Przepraszam. Za jedną nadstópkę rzuciliście i tyle? Naprawdę? Że wam nie wstyd. Że wam nie wstyd. Ester. Estera nie chce. No ja tutaj nie widzę obsydianu. Jestem zły. Widząc tą lawę, byłem przekonany, że naprawdę uda nam się znaleźć to. To tu będzie ten obsydian. Niski poziom nawodnienia. Wiemy, gdzie jest woda w rejeczek, więc luz. No nie ma. Niestety, kochani, nie ma. Myślałem, że znajdziemy. Dobra, a teraz czas znaleźć tą miejscówkę. Ja podejrzewam, gdzie ta miejscówka mogła być. To tak, najpierw muszę znaleźć lokalizację tej pierwszej. To było tu, tak? To miejscówka jest gdzieś tutaj. Z tego, co pamiętam. Tego, co pamiętam. To była taka półka skalna. Zobaczymy, czy mnie pamięć nie myli. No i mnie pamięć nie myli. Ja pamiętam takie rzeczy, moi drodzy. Czemu nie jestem żadnych surowców za to? Ciekawe.
Ciekawe. Dekonstrukcja wraków. To jest jakiś bug, czy co? Nie wiem. Totalnie nie mam pojęcia. Dobra, no znaleźliśmy tą miejscówkę. Tu są chyba jeszcze kolejne kapsułki tlenowe. Ja. Tą są. Pijmy się. Coś jeszcze? Czy nic? Chyba nic. Kolejne wraki. Nie będę na tego dekonstruował, bo to nie ma sensu. Skrzynie, cokolwiek, no, w końcu. A żeście się popisali. Uhuhu. Popisuwa normalnie, nie wiem. Co ja zrobię z tymi rzeczami? Przepiedzielne głupoty. Próba wysłania wiadomości numer 86, 7, 8, 9, 90. I klas. Krytyczny poziom tlenu. Żelazo do pana. Dobra. Zażyjmy tą kapsułkę. Wybuchowy proch. To wezmę na pewno. Żelazo odstawiam. Nie jest mi na razie potrzebne. Stópki biorę. Stópki to jest priorytet dla mnie. Żelazo odstawiam. Trochę pogardziłem, no ale cóż. Trochę pogardziłem, ale cóż. Co to tak bywa? O, nie przejdę, naprawdę. Żelazo tu mnie koliduje. Żelazo mnie tu koliduje. Pierdziel, to jest labirynt. To jest labirynt. Jedzmy to. Kapsułka tlenowa musi być. No bez tego się trochę boję. Tykam się. Dobra, kolejna skrzynka. No naprawdę ja przez to, że to nie przejdę. O Jezu. Kobalt, żelazo. No takie surowce, które są aż tak dostępne, no to nie będę ich brał. Tu mogę sobie włożyć. Nawóz wezmę. Reszta zostaje. Ile dni tkwię na tej planecie? Nie jestem już w stanie stwierdzić. Czy moja rodzina wciąż mnie pamięta? Tak bardzo za nimi tęsknię. W tej chwili tęsknię za wszystkimi, co nie jest czerwoną skałą. Czy ktoś czeka jeszcze na mnie w domu? Naprawdę mam choć cień szansy na powrót. Robię wszystko, żeby przetrwać i z każdym dniem jestem w tym coraz lepszy. Może jednak nadejdzie jakaś pomoc, może przyślą ekipę ratunkową. Ktoś musi do jasnej cholery nas szukać. Szukać mnie. I... Moi drodzy, ale widzę, że troszeczkę za cienkim przesadzam. Dobra, pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu Ground of Shiro, a my się oczywiście widzimy w następnym odcinku z The Planet Crafter. Trzymajcie się raz jeszcze, no i co? Hey, hey.